Jak za 53 tysiące zbudować dom jednorodzinny w dzisiejszych czasach? $53 000. To brzmi jak niemożliwe zadanie do wykonania, ale naszemu bohaterowi to się rzeczywiście udało. Co więcej, zbudował ten dom samodzielnie. Wobec tego samo nasuwa się pytanie, jak on tego dokonał? Jako młody człowiek z małymi perspektywami tutaj u nas w kraju wjechałem do Anglii. W Anglii pracowałem jako pomocnik. Z początku pracowałem na farmach, zanim zainteresowałem się budowlanką, pracowałem na farmach, zbierałem owoce. Ale wyjechałem potem do Londynu, no i tam się zaczęło. Pracowałem jako pomocnik budowlany. Byłem dokładnie 6 lat w Anglii, zarobiłem parę groszy. Przyjechałem do Polski i postanowiłem zbudować swój dom. Miałem działkę, ojcowina to moja. No i jak zacząłem budować swój dom, no to też podglądałem polskie standardy w internecie, miałem jakieś tam porównania. Oczywiście mój dom nie jest idealny, dlatego że w pierwszy dom zawsze trzeba zepsuć, więc wiele błędów tam popełniłem, ale na nich się bardzo dużo nauczyłem. Nauczyłem się pewnych rozwiązań, które no, stosuję do dzisiaj. No i do dzisiaj pracuję w branży budowlanej, więc nie tylko, że postawiłem ten dom, ale to jest moja praca. Od razu po wejściu znajdujemy się w wiatrołapie, który pełni funkcję przedsionka. Tutaj możemy odwiesić swoje płaszcze i kurtki, odłożyć buty, przejrzeć się w lustrze, a następnie wejść do kuchni połączonej z jadalnią. To naprawdę spora przestrzeń i co ciekawe, ta kuchnia nie do końca jest tylko takim pomieszczeniem, bo to też pokój dzienny. Możemy przysiąść przy tym stoliku i na przykład popracować. Ale o kuchni mówiąc, to warto wspomnieć, że cała ta zabudowa, którą tu widzimy, łącznie z piekarnikiem i zlewem została zakupiona przez Kamila za 1500 zł na portalu ogłoszeniowym. Ktoś po prostu robił remont w swoim domu i tego już nie potrzebował, a tutaj jak najbardziej się przydało. Choć ten dom ma 45 metrów kwadratowych, to muszę przyznać, że jest tu bardzo przestronnie i w ogóle nie czuć tych niewielkich wymiarów, a to z pewnością za sprawą tego, że sufit jest zawieszony dość wysoko, gdyż nie ma tu wydzielonego pomieszczenia na poddaszu. Kolejną ogromną oszczędnością, którą poczynił Kamil w tym domu, jest podłoga, zarówno w przedsionku, w kotłowni obok, na całej powierzchni kuchni, jadalni i tu, gdzie stoję. Te kafelki, które wykańczają posadzkę, kupił za jedyne 800 zł. Po drugiej stronie domu, za ścianą nośną podtrzymującą dach, mamy trzy pomieszczenia. Pierwsze to sypialnia ze swobodnym dojściem do łóżka z dwóch stron, a naprzeciwko tejże salonik. Niewielki, ale w spokoju wystarczający na potrzeby osoby, która tu mieszka. Są dwie niewielkie sofy, duży telewizor, ale gdyby na przykład tutaj w tym domu pojawiło się małe dziecko, to spokojnie ten pokój można przearanżować na pokój dziecka. Ostatnie pomieszczenie to łazienka. Zgrabnie i praktycznie zaprojektowana, z przestronną kabiną prysznicową, jest miejsce na sedes, szafkę i lustro. Ale tu warto wspomnieć, że podłoga w tym miejscu jest ta sama, którą widzieliśmy w kuchni czy jadalni, ale już na ścianie mamy dwa inne materiały wykończeniowe i te wszystkie trzy ze sobą grają, są spójne stylistycznie. Tu też warto powiedzieć, że projektowanie tego wnętrza nie miało na celu wygrywania konkursów wnętrzarskich, a było to poszukiwanie pomiędzy jakością materiału, jego dostępnością i przede wszystkim ceną. I ten zabieg pokazuje kreatywność oraz spryt naszego bohatera. Budynek ma około 8,5 metra długości, 7 szerokości, w szczycie 4,20, powierzchnia zabudowy 60 metrów, powierzchnia użytkowa około 45. Determinacja, upór oraz chęć do ciężkiej pracy. Te główne cechy spowodowały, że Kamil postawił dom za stosunkowo niewielkie pieniądze, ale nie bez znaczenia były także spryt oraz zdolność do dobrej organizacji pracy, które to z kolei przyniosły ogromne oszczędności. Przed budową zakupiłem busa, zapłaciłem za niego 5000 zł, przewiozłem, można powiedzieć, cały ten dom
tym busem. Wszystkie materiały, wszystko, dosłownie wszystko. Bus zwraca się kilkukrotnie na takiej budowie, a potem nawet możemy go sprzedać. Tak samo zrobiłem ze spawarką, kiedy spawałem dach z tych płyt, z których jest pokryty. Wyspawałem, co potrzebowałem, za spawarkę zapłaciłem też około 4000 zł. No i potem ją co prawda za 3,5 tysiąca sprzedałem. Ale nadal to jest taka oszczędność, że warto takie rzeczy robić. Przybliżmy sobie teraz kwestię kosztów, bo w kontekście tego projektu jest ona bardzo ciekawa. Kamil od razu założył sobie, że zbuduje ten dom tanio. Dlatego też nie liczył kosztów swojej pracy. Robił ten projekt samodzielnie. Wielu z nas, robiąc remont w łazience czy budując taras w ogrodzie, nie liczy swoich roboczo godzin. A więc jedynym kosztem, który musiał ponieść, a mógł z niego nieco zejść, był koszt materiałów budowlanych. Sukcesem jest zrobienie dobrego planu. Trzeba się go przede wszystkim trzymać, nie można od niego odbiegać. Można sobie w portalach ogłoszeniowych ustawić filtry, czego szukamy. Ja na przykład ustawiałem blachę, dlatego że blacha jest droga. Ustawiałem, że szukam czarnej blachy modułowej i ona nie wpadała za tydzień, za dwa, czasami ona wpadła za trzy miesiące. Więc wyszukiwanie materiałów na przyszłość jest bardzo ważne. A druga kwestia to media społecznościowe. Bardzo ważne jest, żeby wśród znajomych ogłaszać, pisać na grupach, że szukamy takich i takich materiałów. Przykładem są okna w tym budynku. Dwie miejscowości dalej był rozbierany jakiś market, galeria handlowa. Bardzo porządne okna. Trafiły się po 150 zł za sztukę. Dowiedziałem się, od razu pojechałem i je kupiłem. Nasz bohater to nieprzeciętna osoba, bo nie dość, że ma dryg budowlany, to potrafi stawić czoła wyzwaniu i podchodzi do tego w sposób kompleksowy. Wymarzył sobie, że na elewacji budynku będą takie oto płyty dekoracyjne. A jako, że każdy z nas mógłby dzisiaj pójść do marketu budowlanego i kupić takie płyty, to Kamil poszedł inną, swoją drogą. Tańszą, bardziej oszczędną, ale też trudniejszą. Na swoim warsztacie wykonuję wiele ciekawych rzeczy, realizuję swoje pomysły. Stworzyłem formy silikonowe, w których odlewając cement, beton, stworzyłem te kamienie elewacyjne na tym budynku. Kamienie metr kwadratowy w markecie kosztuje 300 zł, więc wyprodukowanie mi tych kamieni kosztowało nieporównywalnie mniej. Oprócz tego warsztat posłużył mi do wykonania tego pokrycia dachowego. Jest to troszeczkę nietypowe, dlatego że stworzone z bram garażowych, z odpadków, które zespawałem ze sobą, położyłem nakrokwiowo, a zrobiło to super izolację. Jest w tym budynku naprawdę jak w izotermie. Może nie jest to dom idealny. Pewne rzeczy można by zrobić inaczej, lepiej, ale z pewnością drożej. Dla mnie jednak ten dom jest jedyny w swoim rodzaju, bo pokazuje, że kto chce, ten potrafi. All the time is giving me is a false sense of security.